Ciężko nam się gra później w obronie, w ataku, tylko cieszę to, że nie poddajemy się, tylko walczymy do końca o korzystny wynik. Ale gratuluję dzisiaj zespołowi ze Stalu, bo grał dobry mecz. Ta końcówka to już chyba była pogoń za jak najmniejszą stratą, prawda? Bo już o zwycięstwie chyba nie było mowy. Tak, bo prowadzili 16 punktów na 3 minuty przed końcem. Widać, że próbowali utrzymać ten wynik. Myśmy troszkę wykorzystali szansę, że grali na czas. Udało się parę przechwytów zrobić, 2-3 kontry i zeszliśmy na 6 punktów. Jak powiedziałem wcześniej, cieszy tylko charakter, że nie podajemy się, tylko walczymy do końca, bo bardziej korzystny wynik. Tłumaczył uśmiech na waszych twarzach. Na pewno to dla nas było bardzo ważne spotkanie. 5 porażek z rzędu, no, nie mieliśmy dzisiaj innego wyjścia, jak tylko wygrać. Włożyliśmy w to naprawdę bardzo dużo wysiłku i, no, i naprawdę cieszy nas to zwycięstwo. Co dziś zafunkcjonowało takiego, czego brakowało w tych 5 przegranych meczach? No na pewno, że to, że przez 2,5 kwarty nieźle funkcjonowaliśmy w ataku. Udało nam się trafiać no, z daleka. Przycisnęliśmy ich w obronie, wyprowadziliśmy parę kontr i to pozwoliło nam na wyjście, nie wiem, nie pamiętam jak tam była dokładnie przewaga, ale około tam 20 punktów i trzymaliśmy to tak do, na 3 minuty do końca i później zaczęła ta przewaga trochę spadać niestety. Mówiłem w stalówce, że trafię. Mówiłem, no. Zostałem ze 2 razy po treningu, troszeczkę tutaj nastawiłem cel, no i wpadł w końcu. A tak, prawdę mówiąc, to no, naprawdę zeszło z nas, ogromna presja z nas zeszła, bo normalnie było nam wstyd, że przegraliśmy 5 razy z rzędu. Żaden z nas nigdy nie myślał, że do tego dojdzie, ale nic, no, po tym zwycięstwie trzeba grać dalej, musimy wygrywać, bo jedno zwycięstwo tutaj wiosny nie czyni, jak się mówi o jaskółkach. No, chcemy pierwszą rundę zakończyć z bilansem dodatnim, czyli 8-7, a do tego potrzebne są zwycięstwa w 3 następnych meczach. O to będziemy walczyć. No, wydaje mi się, że było widać to inne oblicze zespołu, przynajmniej w tej pierwszej połowie, tak? Że graliśmy z wielką determinacją, graliśmy zespołowo, graliśmy w tempo, stąd też rzuty były w tempo i te rzuty wpadały. I
to bardzo cieszy, tak? Bo no, w tej obronie no, rzeczywiście rzucali się jak tylko mogli, tutaj nie mogę mieć za dużo zastrzeżeń. Natomiast końcówka jakby wróciła do starego, tutaj jest dużo do zrobienia. Bo jak pan tam wyrzucał z siebie nieparlamentarne słowa, to ho, ho. Klołem jak szef, to prawda, no ale no, i, no po prostu nie wiem, ja sobie chyba muszę porozmawiać z tym Wiśniewskim, jeżeli nic do niego nie dociera, no bo to co on robi, to jest po prostu no nie fair, tak. No dobra, niech pan ich trochę pochwali jeszcze, no. Halo, Bożynka? Wygraliśmy, tak, skończyło się, że wygraliśmy. Już prowadziliśmy wysoko, a skończyło się 6, ale także niech ambasador... Tak, ambasador niech wraca, zostaje w Zielonej Górze, ma być na każdym meczu. Pan ich trochę tak? Jednak pochwali. Nie, pochwalić trzeba, chwalę bardzo, tylko mi, ten moment mi tak utkwił, bo mogłoby być to takie rzeczywiście, że nie wiem co, tak, że już ten kibol później przychodził sam na te mecze. Za determinację, za wolę walki na pewno trzeba pochwalić. Bardzo fajnie było to wszystko prowadzone, podwójne zmiany, wszystkie były cenne. Kto wszedł, czy Wróbel, czy Marcel Wilczek, wszyscy rzeczywiście uważam, że dali z siebie wszystko. Zastan wygrał. Jak to tam dzisiaj na boisku szło? No nareszcie wygraliśmy i myślę, że teraz będziemy szli w górę tabeli. Była lepsza już gra, mi się wydaje, byliśmy bardziej dynamiczni. Przez te półtora tygodnia trenowaliśmy właśnie trochę tak ostro, ale krócej troszeczkę i to chyba widać było, że byliśmy świeżsi, już co niektórzy zaczęli trafiać. Z tej szatni. Wreszcie, 5 meczy. Jak to się mówi, w czapkę, no i nareszcie przełamanie, no. Wszyscy na to czekaliśmy, od prezesa, od kibica do prezesa, wszyscy to czekali, no. A czemu dzisiaj w czapkę daliście Dewanowi? No, byliśmy ostatni już nawet dobrze u siebie nastawieni, tylko niestety ten zespół był za mocny. Wystarczyło nam parę na 2/4. Dzisiaj wystarczyło parę na 3/4, no mam nadzieję, że będziemy pracowali i że wreszcie będziemy mogli cały mecz tak zagrać, jak graliśmy dzisiaj, przynajmniej te 3/4.